Daniel, po takich meczach pewnie najciężej zawodnikom jest się wypowiedzieć, mi również. Dwa razy gonimy ten wynik dzisiaj, wydaje się, że ten punkt jest w zasięgu, nawet zwycięstwo. W doliczonym czasie Korona strzela bramkę i co można o takim spotkaniu powiedzieć? Powiem tak, no boli to bardzo. Dwa razy, rzadko się zdarza tak, żeby dwa razy doprowadzić do wyrównania. Niestety jeszcze bardziej boli to, że tracimy bramki po swoich błędach, bo to my sprokurowaliśmy tę sytuację, a nie Korona sama sobie je stworzyła, bo Korona ani jednej stuprocentowej sytuacji nie wypracowała sobie sama, więc to najbardziej boli. No, strzelamy też dwie bramki u siebie, nie można stracić trzech bramek, no ale są takie mecze, zdarzają się takie mecze, trzeba wyciągnąć wnioski i wziąć, przełożyć całą tą analizę, która będzie jutro, pojutrze, na to, żeby wyciągnąć te wnioski i pracować, żeby te błędy się już nie powielały. Tak jak wspomniałeś, Korona zagrała dzisiaj bardzo pragmatyczną piłkę. Na dobrą sprawę nie stworzyła sobie jakichś wielkich, stuprocentowych sytuacji. Właśnie takiej gry się spodziewaliście z ich strony, czy jednak mieliście z tyłu głowy, że mogą atakować, my będziemy troszkę niżej stali, czy ten mecz potoczył się tak, jak sobie to zakładaliście przed, oczywiście nie mówię o wyniku? Znaczy powiem tak, analiza przeciwnika zawsze jest. Wiemy, na co możemy być przygotowani, jakie mają zachowania, co robią, co chcą wykorzystywać, słabsze, lepsze strony. Ale my się skupiamy na sobie, bo chcemy grać swoją piłkę, my chcemy dominować. No i uważam, że tak się stało. Korona we wcześniejszych meczach wychodziła wysokim pressingiem na rywali. Tutaj też na nas próbowała, ale wyszliśmy kilka razy i już się cofnęli, więc można powiedzieć, że dostosowali się do nas. Przeważaliśmy, no ale niestety nie wygraliśmy tego spotkania. Cieszy na pewno ten charakter pod Beskidzie, o którym zawsze się tyle mówi, bo wyjść dwa razy z wyniku niekorzystnego na remis z liderem tabeli to naprawdę pokazuje, że bardzo chcieliście dzisiaj, ale niestety się nie udało. Za tydzień już spotkania z ŁKS-em, też zespół z czołówki tabeli. Już myślicie o tym spotkaniu, czy na razie jeszcze musicie przeanalizować to dzisiejsze spotkanie? No powiem tak, na razie trzeba przeanalizować, tak jak wcześniej już mówiłem, wyciągnąć wnioski, zobaczyć, gdzie zrobiliśmy błędy, żeby je wyeliminować, skupić się na tych naszych mocnych stronach, które posiadamy i dopiero wtedy przejść do akcji ŁKS Łódź i pracować już od początku następnego tygodnia, żeby być jak najlepszym przygotowanym na to spotkanie i z ŁKS-u z Łodzi przywieźć 3 punkty do Bielska. Jeszcze tak na koniec, uspokajając kibiców, ten twoje wcześniejsze zejście to nie jakiś poważny uraz, tylko zmiana taktyczna. Dokładnie, można tak powiedzieć. Ze mną, z moim zdrowiem, wszystko z porządku, jestem gotowy, więc nic, tylko grać. Super, dzięki.